Dzisiaj chciałam Wam zaproponować, jak zwykle, prostą sałatkę z brokuła i kalafiora. Potrzebujemy jeden średni brokuł, jeden średni kalafior. I obieramy to w ten sposób, że ucinamy bardzo wysoko pod różyczką, czyli tą część obcinamy. Te elementy wszystkie możemy wykorzystać do zupy, ponieważ one się dłużej gotują i nie wierzcie w to, że jak wrzucicie całego brokuła i wyjmiecie go później, to przekonacie się, że to już się rozlatuje, a to jest jeszcze bardzo twarde. Dlatego moja propozycja jest taka, żeby jak najbliżej różyczek obcinać. Właśnie tak. Podobnie postępujemy z kalafiorem. Obcinamy różyczki, tak jak tutaj widać, tuż pod różyczkami. Natomiast te pozostałości, być może jeszcze dziś lub następnego dnia najdalej, ładnie kroimy drobniutko i możemy wrzucić do zupy jarzynowej. Najpierw zaczynamy od wypłukania kalafiora. W trakcie, kiedy przygotowujemy sobie kalafiora i brokuła, dobrze jest wcześniej włączyć wodę. Trzeba ją posolić, żeby nasze warzywa miały już jakiś konkretny smak. I zaczynamy od kalafiora. Zwyczajnie dlatego, że on się dłużej gotuje od brokuła. Kalafior pogotuje się około 10 minut i później dodamy na sam koniec brokuła. Wrzucamy na wrzącą wodę, więc tych witamin nam tak dużo nie ucieknie. Na 5 minut przed końcem wsypujemy brokuł. Od momentu zagotowania, bo woda w tej chwili znowu została oziębiona, od momentu zagotowania 5 minut. Generalnie to trzeba pilnować, badać widelcem miękkość. Jak już tylko czujemy, że bez oporu, bez takiej szorstkości widelec wchodzi, już wyjmujemy wszystko. Po prostu odsączamy od razu, tylko jak zestawiamy garnek. Nie czekamy, nie trzymamy tego w wodzie, bo będziemy mieć w brokule i w kalafiorze mnóstwo wody. To nam popsuje smak sałatki. Odcedzamy zaraz po ugotowaniu. To nie może w wodzie leżeć. Przed chwilą robiłam majonez domowy. Przepis będzie w rogu ekranu. Teraz będę doprawiała sałatkę kalafiorowo-brokułową. Prosta, żadnych innych dodatków. Żadnych cebulek, tylko brokuł, kalafior i sporo zieleniny. Ja tutaj mam koperek, tymianek i pietruszkę. Dodawajmy zielone do wszystkiego. I teraz troszeczkę tylko jeszcze podkręcę smak sałatki brokułowo-kalafiorowej. Dodam troszkę mniej nawet na czubeczku łyżeczki małej szanu. To jest moja ulubiona, prosta przyprawa. Wymieszam z majonezem. Rzucę jeszcze dodatkowo troszkę soli, bo kalafiora i brokuła soliłam niewiele. Wymieszam. Cytryna, już wszystko tego typu składniki są już w majonezie, bo ja bardzo dużo pompuję soku z cytryny do majonezu. Zresztą no, to już trzeba dozować. I teraz dodaję wszystko do sałatki. Jakieś 3 łyżki majonezu. I bardzo delikatnie tylko trzeba wymieszać, bo jak wiemy, brokuł i kalafior gotowany jest bardzo delikatny. To zdrowe warzywka, uważam, że są bardzo smaczne.
majonezie nie będzie ich tak wyraźnie widać, jak na patelni się przyrządza w tłuszczu. Ale ja już czuję ten smak. Są na pewno niesamowite. Pyszna sałatka. Prosta sałatka. Ona może nie ma takiego wyglądu, ale smak jest po prostu niesamowity.